Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Alfa i Beta. Dzisiaj się znajdujemy na takiej łączce z laskiem, pochodzimy po tym lasku. Była długa przerwa, tydzień padało, dzisiaj mamy sobotę, pogoda, dzisiaj ma być pogoda jutro. No to więc nie tracąc czasu będę działał dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, daście dół. Pierwszy strzał, sygnał 58 do 60 dochodził. Kawałek jakiejś łuski. Ale zostaje w miejscu, bo widzę, nie zbita. Więc z powrotem, pyk i nara. Tym razem kawałek z obiasu. Znaczy z obiasu, cały, kompletny, jak widać, on jeszcze na chodzie. Nasmarowałby, jeszcze by śmigał. Tymczasem otóż chyba pół podkowy, więc pół szczęścia będzie. Sygnał 60. Zobaczymy, co to może być. Tak, sygnał. Oto w tych krzakach. Monetka. Współczesny 1 grosz. Pierwszą okrągłością dzisiaj. Teraz fancik specjalną dedykacją dla Krzysia Werchyrowskie wykopki. Proszę bardzo, mam ja Budapren. Patrzcie, jaka znajdę na oko. Leży już browarek z koreczkiem starym, przy kompletnym. Czy o, może browarek świruje, nie wiem co to jest, ale koreczek jest, buteleczka. Nie wiem czy to stare czy to współczesne, ale z tym koreczkiem co kiedyś były. Teraz widzę kosa. Tylko nogą szurnową na wierzchu leżała, znaczy jej pozostałość po nożu. Kolejna łuska, znaczy jej część, pozostałość. Leżało na wierzchu, tak jakby ktoś już ją wykopał i wyrzucił kiedyś. Wnów się nakopię łusek. Teraz w jamki oto jakaś stera. Pokrywka czy co? Pękła jeszcze, o. Dosyć śmieci. Nie mam dzisiaj szczęścia, same śmieci. Ale liczy się wypad, jak to mówią, pochodzone. Sygnał 76 czysty. Ja sobie pozwoliłem widzieć, ale nie wiem co to jest. Ale wiem, że to jest monetka, 10 grosz. PRL. Który rocznik? 1931. Znów 76. Tutaj, bo jeszcze nawet nie zasypałem. Metr dokładnie. I znów chyba ten sam sygnał, bo tak widzę, ta sama krągłość leży. Wielkość czyżby. Tak, kolejne 10 groszy PRL. Jedno, drugie po kolei. I ten normalnie 67 rok. Mamy kolejne 75. Kupujemy na żywo. Tutaj w gruździe jeszcze coś mamy.
Coś tutaj mam. O, mam jakiś znów krągłość. Kolejne 10 groszy. Dziesiątkami tu siali. Czy jak? Te, który rocznik? 65. Trzy po kolei 10 groszówki z PRL-u. Jeszcze raz sprawdziłem wykrywaczem. Jeszcze tutaj 75 sygnał gdzieś mamy. Czyli by jeszcze perelka? No jak? Kolejna, czwarta. Który rocznik ta? 66. Zobaczymy, czy jeszcze nie ma tutaj. Niestety nie. Tym razem sygnał 50. Mam otuskaciowy. Z czteroma dziurkami. Tym razem czubek trafił na czubka. Tym razem król polmosu. Pewex. Sygnał jak dzwon. Tym razem znowu jakiś polmosik. Otóż z jakimś herbem PWJ. Mamy chyba łóżkę. Nie wiem, nic nie widzę, ciemno. Na ten moment mogę się z wami pożegnać. Było to, co było. Nie ma sensu robić podsumowania. Wypad jak dla mnie jak najbardziej udany. Nieowocny fanty, ale owocny wypad. Padło tam parę, na cztery chyba perelki, 10-groszowy, jeden gros współczesny. Polmosy, jakieś tam łuski, śmieci kupa. No i co, takim akcentem się będziemy żegnać. Jeśli się komuś podobało, proszę łapkę do góry, zasubskrybować kanał. A na pewno będzie więcej przy ładnej po okazji i pogodzie filmików. Elo!